Dobrze, więc ja zapraszam teraz pana Piotra Kalińskiego z firmy Agraf, dystrybutora doskonałych tablic interaktywnych i oprogramowania szkolnego. Pan Piotr wspólnie z panem Adamem z firmy Avix zaprezentują funkcjonalność tablicy i jej działanie w systemie Linux. Serdecznie witam. Jeszcze raz się Piotr Kaniecki, reprezentuję łódzką firmę Agraf. Agraf zajmuje się dystrybucją tutaj na Polskę, dystrybucją m.in. tablic, które tutaj stoi przed Państwem. W swojej ofercie mamy dwie tablice. Jedna to tablica elektromagnetyczna, która tutaj stoi. Jakby wymagane jest to, aby obsługiwać i korzystać z tej tablicy, to trzeba skorzystać ze specjalnie dołączonych dwóch pisarzy do tej tablicy, ale od jakiegoś czasu mamy również w swojej ofercie drugi produkt. Ten produkt, który jest, tak można powiedzieć, coraz bardziej chyba popularny, czyli tablica, która jest obsługiwana za pomocą palca, tak? Czyli tablice dotykowe, czyli te rozwiązania, które znacie Państwo z telefonów komórkowych, czy z jakichś iPadów, które też również są coraz bardziej popularne. Skoro że mówimy o Linuxie, tak jak pan Adam powiedział, rozwiązania firmy Interite, firmy Instruction, rozwiązania działają na wszystkich systemach operacyjnych, które są, czyli zarówno na Windowsach, na systemach Maca, czy na Linuxie, które tutaj mamy dzisiaj ze sobą. Warto również podkreślić, że oprogramowanie, które otrzymujecie Państwo razem z tablicą, oprogramowanie Workspace, możecie zainstalować na wszystkich komputerach w szkole, a więc nie jesteście ograniczeni tylko do komputera, do którego jest podpięta tablica, ale również możecie to oprogramowanie Państwo zainstalować na swoich prywatnych komputerach. Jeżeli jest potrzeba przygotowania czegoś, możecie to zrobić w domu, później przenieść po prostu na ten drive i wczytać to na komputerze szkolnym. Tablice to rozwiązania, które chyba coraz mocniej dobijają się do szkół, stają się coraz bardziej popularne. Na rynku polskim mamy już troszkę tych rozwiązań, coraz więcej ich przybywa. A ja chciałbym tutaj może nie mówić o samych tablicach, ale o oprogramowaniu, które jest dołączone do tych tablic. Do każdej tablicy Interlay, czy to tablicy dotykowej, czy to tablicy elektromagnetycznej, otrzymujecie Państwo oprogramowanie Workspace. Tak jak powiedziałem, jest możliwość zainstalowania sobie tego zarówno na komputerach szkolnych, jak i prywatnych. Oprogramowanie wygląda w postaci takiego niepozornego paseczka, który po uruchomieniu programu pojawia się najczęściej po prawej stronie. W tym pasku macie Państwo dostęp do różnych funkcji, które to nie są gotowce, to są jakby takie półprodukty, za pomocą których możecie Państwo przygotować lekcje. I w programie Workspace pracujecie Państwo na tak zwanych kartach. Tutaj widzimy, że możemy pisać w taki naturalny sposób za pomocą pisaka, jak to odbywa się na zwykłej tablicy kredowej. Dodatkowo cały czas mamy wpływ na narzędzia, których używamy, czyli możemy edytować grubość pisaka. Tak, jeżeli kolor jest nam nieodpowiedni, to z palety kolorów, która została umieszczona, możemy również wybrać jego kolor i cały czas mamy podgląd do tego, co w danej chwili używamy. Ok, tutaj. Ale oprócz takich zwykłych pisaków tutaj mamy również dostęp do
no, narzędzi, które mogą w jakiś sposób łatwo cenić, tak, czyli jakieś pisaczki gradientowe, czyli możemy sobie w dowolny sposób je edytować, czyli żeby po prostu przenikały nam się różnego rodzaju kolory. Mamy również w programie zawartą bazę figur geometrycznych, tak? Czyli możemy po prostu wybrać sobie figurę, którą potrzebujemy w danej chwili i w bardzo szybki sposób ją narysować. I tak samo jak to było przy pisakach, macie Państwo możliwość również przeprowadzać i jakąś szybką edycję, tak żeby wyglądało na jakiś ciekawszy sposób. Mamy również narzędzia, które pozwalają nam rysować linie proste. Możemy sobie wybrać, czy mają być to jakieś linie zakończone na przykład strzałką, czy jakimś punktem z jednej strony. To również pozwala nam w szybki sposób, na przykład na lekcji matematyki, takie narzędzia wykorzystać. Czyli już nie musimy się posiłkować jakąś linijką. Wystarczy, że skorzystamy z tych narzędzi, które są tutaj zawarte. Ale również możemy wykorzystać tablicę do lekcji matematyki, ponieważ producent stworzył stronę w kratkę. Jeżeli będzie potrzebne to do języka polskiego, to również możemy w taki sposób sobie skonfigurować tą stronę, żeby pojawiły się nam tutaj linie. Tak, będą trzy linie, więc... Pięciolinia też jest. Możemy sobie również to zrobić w taki sposób, że jeżeli nie chcemy sobie tego konfigurować, możemy sobie przygotować na przykład zeskanowaną kartkę w kratkę, ewentualnie zeskanowaną kartkę w pięciolinię i wczytać ją do programu. To troszkę taka szybsza metoda. Ale mamy również takie narzędzie zrzut ekranu, które pozwala nam na przykład w jakiś szybki sposób dokonać zrzutu, czy to kawałka strony internetowej, czy kawałka jakiegoś programu. Warto zauważyć, że to wszystko trzeba się przyłączyć, że wszystko, co umieścimy w programie, cały czas możemy skalować w łatwy sposób. Przenosić, czyli mamy dość dużą możliwość edycji za pomocą tego programu rzeczy, które w nim umieszczamy. Z takich ciekawszych narzędzi to jest również możliwość nagrywania na przykład tego, co dzieje się na lekcji. Jest taka nagrywaleczka, wciskamy przycisk play, wybieramy, że program ma nagrywać wszystko, co będzie działo się na ekranie komputera. I zaraz zobaczymy, że wszystko, co będzie powstawało, będzie rejestrowane przez program. Raz zapiszemy. Teraz poproszę pana Adama, żeby powiedział, gdzie się to u niego zapisało w systemie. Ja przechodzę, mogę na
Ja przy okazji zauważę jedną rzecz. Proszę spojrzeć, mamy Linuxa, który bezproblemowo nie dosyczy nagrywa, to i odtwarza te wszystkie rzeczy. I nawet jeśli ktoś przygotuje nam nagranie pod innym systemem operacyjnym, też możemy to obejrzeć, tak? I z drugiej strony to, co my tu nagramy, można też pod innym systemem operacyjnym odtworzyć, więc to nas nie ogranicza w żaden sposób, tak naprawdę. Tak jak widzimy, tych narzędzi jest tutaj troszkę, te, które na samym pokazaniu są tylko takie wybrane. Tutaj w części narzędzia mamy ich znacznie więcej, ale tak się najczęściej dzieje, że jeżeli szkoła posiada tablicę interaktywną, to niestety ta tablica jest najczęściej przywiązana do jednej klasy. Najczęściej dzieje się tak, że z tą tablicą pracuje ten nauczyciel, który się tą klasą opiekuje. Dlatego mamy ze sobą takie drugie rozwiązanie, które pełni funkcję tablicy interaktywnej. To jest taki tablecik, jak tutaj widać. On ma pełne funkcje tablicy interaktywnej. Do skorzystania z tego tabletu potrzebujecie Państwo jedynie komputera i projektora. Ten tablet mieści się do torby, łatwo go przenieść do innej klasy razem z komputerem i z projektorem. Żeby podłączyć go do systemu, to tak naprawdę potrzebujecie Państwo takiego pendrive'a. On się komunikuje z komputerem drogą bezprzewodową. Zasięg jest 15 metrów, a więc w każdej klasie spokojnie będzie działał. Co ważniejsze, dołączone jest cały czas to samo oprogramowanie, które jest przy tablicy, czyli możecie Państwo korzystać z tych samych funkcji, jakbyście mieli taką normalną tablicę. Tak jak powiedziałem, potrzebujemy tylko komputera, projektora i kawałka białej ściany, żeby z tego tableciku skorzystać. Co ważniejsze, tutaj wezmę. On ma taki ekran dotykowy, nieduży. Tutaj w tym ekranie dotykowym są zaszyte takie funkcje jak notatki, czyli nauczyciel w prosty sposób może stworzyć sobie jakieś notatki, uwagi, przechowywać je w pamięci tego urządzenia. Może już później w szybki sposób wysłać do komputera. Mamy również klawiaturę ekranową, która umożliwia wpisywanie na przykład jakichś haseł, tak żeby uczniowie ich nie widzieli. Mamy również taką część, która nazywa się ulubione i możemy ukryć sobie w niej skróty do najczęściej używanych stron internetowych czy najczęściej używanych programów. No i taki skrót, który umożliwia nam już bezpośrednio w tym urządzeniu przypisanie sobie funkcji, które widzicie Państwo tutaj. A więc bezpośrednio za pomocą tego urządzenia mogę wybrać interesującą mnie funkcję i zacząć z nią działać tutaj na tablicy czy na jakimś kawałku ściany. Ale również z tym urządzeniem wiąże się kolejne urządzenie, o którym chcielibyśmy tutaj z panem Adamem powiedzieć. Są to piloty do testu, właściwie jest to cały system pilotów do testów i do odpowiedzi. System nazywa się CPS i w ramach tego systemu wchodzi kilka rodzajów pilocików, właściwie trzy. Takie najbardziej proste. Tak jak tutaj Państwo widzicie, przypomina to pilot do telewizora. Za pomocą tego pilocika możecie, uczniowie mogą odpowiadać na pytania typu prawda, fałsz, pytania jednokrotnego wyboru. Żeby podłączyć też takiego do komputera, to potrzebujemy jeszcze takiego odbiorniczka. Jest on na takim długim kabelku, ponieważ ten pilocik działa tak jak pilot do telewizora, czyli po prostu podczerwień. I żeby udzielić odpowiedzi, to uczniowie muszą skierować pilotę w kierunku odbiornika i nacisnąć odpowiedni przycisk. Ale mamy również troszkę piloty bardziej zaawansowane. Te piloty przypominają bardziej telefon komórkowy i umożliwiają nam odpowiadanie na pytania również prawda, fałsz, jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru. Za pomocą takiego pilota można udzielić na przykład odpowiedzi, którą będzie całe słowo, czyli
oni piszą SMS-a, to podobnie tutaj wpisuje odpowiedź i wysyła tą odpowiedź do odbiornika. I również tutaj odbiornik do tych pilocików wygląda podobnie jak pilocik jak odbiornik do tabletu, który przed chwilą pokazaliśmy. Czyli również można to w łatwy sposób przenosić między klasami, nie jest to przywiązane cały czas do jednej klasy. No i może byśmy zobaczyli, jak wygląda to w praktyce. Podobnie jak to było przy tablicach, również przy widocikach jest dołączone oprogramowanie. Ten program nazywa się Response. Tutaj przygotowaliśmy kilka pytań. Może włączymy widoki i je rozdamy. Osobom, które będą chciały. Niepoprawnie to około 22%.
danym i poszczególne jest. Poszczególne odpowiedzi wystawi ocenę.